Nie znoszę się golić, że też geny mnie pokarały obfitym zarostem, no ale lepiej na mordzie niż na plecach, żeby potem wyglądać jak wilkołak na plaży. Ale to i tak jest udręka, bo w całości zarostu zgolić nie mogę z prostego względu. Mam trzy podbródki, a ich widok sprawia, że wyglądam jak ulany człowiek-kciuk. Z kolei zapuszczenie brody kończy się tym, że wyglądam jak bezdomny i to takiego najgorszego sortu, co zrobi wszystko za butelkę amareny. Włosy mi się kręcą jak łoniaki i choćbym kładł pasty czy olejki, to i tak wyglądam jak człowiek, którego ofiary napaści pierwszego wskazują na komisariacie. Dlatego gole się tak, żeby wyglądać między niewyspanym studentem filozofii a kolesiem, który od trzech lat rozkręca startupa bez szans na sukces. Tak. Idealnie.